Grzybek, właśnie to widzicie, trzymam w ręku. Zwykła pieczarka. Jedni lubią, drudzy nie. Dzisiaj właśnie będzie rozmowa o grzybach, co prawda nie o pieczarkach, ale stwierdziłam, że taki wstęp będzie w sam raz, dlatego że pieczarki wszyscy znamy, większość osób je lubi. Ja sobie wejdę, jakbyście mi dali znać już będąc, czy dobrze widać, czy dobrze słychać. Dzisiaj będę miała gościa i porozmawiamy nie o pieczarkach, o innych grzybach, ale muszę sprawdzić najpierw, czy wszystko jest ok. Wiem też, że jest tak, że zazwyczaj trochę czasu to trwa, zanim dotrze do Was informacja o tym, że nadaję, więc chwilę poczekam, będę wdzięczna, oj nie, już mnie przerzuciła, będę wdzięczna za znak sygnał, że jestem, że widzicie, że słyszycie, gdzie mnie oglądacie, czy mnie widzicie już na Facebooku, czy widzicie na YouTubie. Zaraz Wam opowiem, o czym będziemy rozmawiać. Będzie to niezwykle ciekawa historia, historie życia, prosto z życia wzięte z gościem, z tajemniczym gościem, o którym zaraz Wam opowiem, ale najpierw potrzebuję Waszych sygnałów, że mnie widzicie, słyszycie, że jesteście i że wszystko jest ok. Ja tutaj jeszcze na razie mojego gościa ukryję, żeby mieć od Was sygnał i sobie udostępnię. Słuchajcie, napiszcie proszę, czy oglądacie teraz, czy jeśli będziecie, napiszcie jedynkę, że oglądacie, jesteście z nami na żywo. Jak będziecie odtwarzać, napiszcie dwójkę. Będę wdzięczna za wszystkie Wasze, za wszystko, co napiszecie po prostu, bo wtedy będziemy wiedziały, że jest ok. Ja jeszcze chwila, uwaga, nie będę jeszcze nic zdradzała, bo muszę tutaj po prostu podtrzymać Was w niepewności. Jak widzicie z tą pieczarką, grzybek, kto lubi pieczarki? Napiszcie mi proszę, kto lubi pieczarki. Większość osób pieczarki lubi, więc czekam po prostu na wasze sygnały. Czy lubicie, czy nie lubicie, dajcie znać. Proszę, bo bez tego nie zaczniemy. Już tylko sobie tutaj udostępniam. Czy ktoś z nami jeszcze jest? Dajcie proszę znać. Dajcie znać, skąd nas oglądacie, czy nas słyszycie, czy nas widać. Kochani, nie zacznę, nie przedstawię mojego gościa, dopóki nie będę miała pewności, że jesteśmy, że jest wszystko ok. Będę Wam tutaj pokazywać tą pieczarkę. Być może nawet ją zaraz zjem. Jest niemyta, ale myślę, że nic mi się nie stanie, bo to przecież pieczarka. Jestem przyzwyczajona do jedzenia surowych rzeczy. W ogóle nie wiem, czy Wy wiecie, że pieczarki można jeść na surowo. Jestem ciekawa, czy wiecie, czy nie wiecie. Dajcie znać. Ok, jeszcze jedno udostępnienie, jeszcze udostępnienie na stronie. Ktoś mnie tutaj, widzę, ogląda. Ogląda. Bardzo się cieszę, że oglądacie. Ale proszę o Wasze informacje. No dobra, udostępnię jeszcze w jednym miejscu i nie będę Was dłużej trzymała w niepewności. Zaraz pokażę mojego gościa. Gościa, raczej bym powiedziała gościówę, bardzo, bardzo przemiłą osobę, przekochaną kobietę, mamę, chyba o ile dobrze pamiętam, czwórki dzieci, jeśli się nie pomyliłam, to mnie później poprawi albo ochrzani, bo no, takich rzeczy się nie zapomina, dorosłych i nie tylko, i trochę młodszych, więc jest to kobieta naprawdę z doświadczeniem wielkim, ogromnym, z ogromnym sercem na dłoni, do ludzi, słuchajcie, i kobieta, która ma wspaniałe historie na temat grzybów, właśnie o których będziemy teraz Wam mówić. O, o. Dobra. Tylko czy ktoś nas widzi i czy ktoś nas słyszy? Jestem tego bardzo, bardzo ciekawa. Za chwilę pokażę Wam Ewę, bo tak właśnie ma na imię mój gość. Jest to właśnie Ewa. O,
Magdalena już zdradziła coś, że problemy ma z torbielami i zaczęła właśnie kurację. Tak, my będziemy mówić o takiej rzeczy, która jest bardzo prozdrowotna, która pomogła bardzo rodzinie Ewy, więc ja już pokażę mojego gościa. Słuchajcie, jest dzisiaj ze mną Ewa. Ewa, przecudowna, kochana kobieta, którą miałam okazję poznać niedawno w Turcji, która również, tak jak ja, lubi grzyby i myślę, że nie tylko pieczarki. Ewo, jesz pieczarki? Jem jak najbardziej. Nie lubi pieczarek. Myślę, że wszyscy. No właśnie, a my dzisiaj nie będziemy rozmawiały o pieczarkach, tylko będziemy rozmawiać o innych grzybach, o grzybach, które stosujemy, które jemy i być może o nich słyszeliście. To są grzyby w kapsułkach, grzyby, które kiedyś były uprawiane tylko dla najbogatszych, a teraz są dostępne tak naprawdę dla każdego. Chodzi tutaj o reishi. Nie wiem, czy ktoś z Was słyszał już o reishi. Jeśli będziecie odtwarzać lub teraz oglądacie, to napiszcie, czy znacie reishi, czy słyszeliście kiedykolwiek o reishi. Powiedz mi, Ewo, no czym dla Ciebie są reishi? I co one Ci dały? Ojej, strasznie u mnie przerywa. Nie wiem, czy wszyscy dobrze słyszą. Ja Cię słyszę, ale ja Cię słyszę, tylko musisz być trochę bliżej. Nie wiem dlaczego. Aha, Ty mnie słyszysz. Ty mnie słyszysz. To skoro Ty mnie słyszysz, to inni też mnie słyszą. To chyba u mnie coś tak. z odtwarzania. Więc tak, kochani. My z Edytą poznałyśmy się na wyjeździe w Turcji. Tydzień temu wróciłyśmy do domu. No i postanowiłyśmy wspólnie nagrać z tego live'a, bym mogła się podzielić swoim doświadczeniem, tak, doświadczeniem, uzdrowieniem wręcz mojej rodziny grzybkami reishi. Ja w firmie jestem od kwietnia, końca kwietnia ubiegłego roku i w maju zamówiłam pierwszy raz w ubiegłym roku grzybki reishi. Zamówiłam je dla syna. Mój syn ma problemy z sercem, a mianowicie jest zakwalifikowany do szczepienia stymulatora, bo ma zatrzymania serca i w związku z tym bardzo źle się czuł. Ja po prostu szukałam wszędzie czegoś, żeby jemu wzmocnić to serce, tak? Żeby było mu lżej. On cały czas miał problemy z oddychaniem. Ciągle było mu duszno, ciągle było gorąco. Leczyliście zimą się nawet, tak medycyną taką klasyczną, tak? Mówię, że się leczyliście. Strasznie przerywa, tak? Strasznie. Tak, jak najbardziej jest pod kontrolą kardiologa, tak, jak najbardziej jesteśmy cały czas pod kontrolą, cały czas jest monitorowany. I powiem tak, że zamówiłam dla syna, ale zaczęłam, gdy te grzybki już mi przyjechały, zaczęłam ja sama je przyjmować, żeby sprawdzić, tak, sobie się kurczę, co tu będę podawała, coś, czego nie znam, tak, sprawdzę najpierw na sobie. I wiecie co, dosłownie może po dwóch tygodniach, trzech, myślę, że gdzieś po dwóch, ja odczułam sama na sobie, że czuję się zupełnie inaczej, tak? Byłam pełna energii. Ja bardzo krótko spałam i czułam się wyspana, wypoczęta. Nie potrzebowałam tak wielu godzin snu, tak? I w pewnym momencie, gdy to spostrzegłam, sobie się kurczę, co się ze mną stało, że ja cały czas jestem pełna energii, cały czas jestem wypoczęta, nie czuję zmęczenia, krótko śpię, gdzie wcześniej to wiecie, ja jestem takim typem, że mogę spać do południa, lubię gdzieś tam późno chodzę spać, a bardzo długo lubię sobie spać rano. A wtedy, no i nadal, tak, bo cały czas przyjmuję te grzybki, nie mam problemu ze wstawaniem rano, ja budzę się przed budzikiem i jestem wypoczęta, nie jestem zmęczona. I gdy to spostrzegłam, zaczęłam do mego kluby podawać w czerwcu. Od czerwca, od tego długiego weekendu na Boże Ciało, zaczęłam dla kluby też, wprowadziłam te grzybki reishi. Jeszcze dodam tylko, że miał problemy z oddychaniem, tak, bo było mu duszno, cały czas się pocił, ale słuchajcie, gdy nawet mróz, ja go wiozą samochodem do szkoły, on otwierał okno, wystawiał głowę za okno, bo jemu było duszno, w klasie siedział cały czas gdzieś tam z krótkim rękawkiem, gdzie na dworze mróz ponad 10 stopni. Nauczyciele ciągle otwierali okno, bo Kuba się pocił, Kubie było duszno. On cały czas tak się czuł. Gdy zaczęłam podawać mu te grzyby, powiem szczerze, że nie wiem po jakim czasie,
ale w pewnym momencie spostrzegłam, że mój Kuba nie otwiera okna, że nie poci się, że nie jest mu duszno. I gdy zaczęłam mu podawać w czerwcu właśnie ubiegłego roku, a mieliśmy wizytę we wrześniu, chyba koniec września, i Kuba wówczas miał zakładany holter. I wiecie co, że nie było żadnego zatrzymania, nie było żadnej pauzy. EKG też dobre wyszło. I co? I po prostu ja mu cały czas podaję grzybki, tak? Kuba wszystkie objawy, które miał wcześniej, duszności, te poty, które go zlewały, wszystko gdzieś tam minęło. W tym roku robiliśmy w kwietniu, koniec kwietnia, badania i też wszystko wyszło dobrze. I na tą chwilę no, zobaczymy, jak dalej się wszystko potoczy. Być może, może, mam nadzieję, że obędzie się bez wszczepienia stymulatora. Taką mam nadzieję, ale zobaczymy, tak? Czas pokaże. Gdzie? A powiedz, to pierwszy taki. Eto, a powiedz, no. co powiedzieli lekarze po tym wszystkim? Byli zdziwieni tym, że właśnie tak się wydarzyło? No bo no, przecież wiedzieli na pewno, co prawda. Słuchaj, no doktor tak do końca nie wie dlaczego, tak? Mówi, no może coś tam się zadziało, może coś. Ja aczkolwiek nie mówiłam, że Kuba bierze te grzybki rejszy, no bo wiecie, lekarze różnie do tego podchodzą, tak? No różnie podchodzą. No, zazwyczaj są gdzieś przeciwni i nie wierzą w takie działanie suplementów diety. Ja wcześniej też tak różnie o tym myślałam i nie wierzyłam, że suplementy potrafią działać takie cuda. Teraz na własnej skórze, że tak powiem, przekonałam się, że suplementy naprawdę potrafią zdziałać cuda. Co jeszcze? Powiem wam, Ewa, dziewczyny się pytają, jak mąż. Mój dawkujesz. Mąż miał bardzo wysoki. Ojej, strasznie przerywaj, tylko jakoś nie słyszę. Nie mogę zrozumieć, co. Wiesz co, dziewczyny się pytają, jak dawkujesz grzybki? Ile bierzesz? Ja dwa razy dzień. Po jednym, tak. Rano jedną i wieczorem jedną. Także dwa razy dziennie po jednym, aczkolwiek nadal ma leki od serca, tak? Leków mu nie odstawiał. Cały czas bierze leki, przyjmował wcześniej. Drugi przypadek to właśnie mój mąż, który miał bardzo, bardzo wysokie ciśnienie od lat. Multum leków brał od ciśnienia i słuchajcie, to ciśnienie po prostu cały czas było wysokie. Ono troszeczkę gdzieś tam się obniżyło, tak? W czasie przyjmowania tych leków, ale on cały czas miał wysokie ciśnienie. Cały czas bardzo wysokie. Ale mój mąż to taki, wiecie, niekoniecznie wierzy w takie cuda jak suplementy. Co lekarz wypisze, no to on uważa, że wtedy tak, bo lekarz ma rację, a tutaj jakiś coś tam, to on nie wierzy w takie rzeczy. Ale od sierpnia ubiegłego roku, za namową mojej siostry, o której też opowiem o cudownym uzdrowieniu i potwierdzeniu medycznym, gdy przyjechała ze swoimi wynikami i pokazała memu mężowi, że wcześniej mówi, patrz, mówi niedowiarku, wcześniej miałam takie wyniki, a zobacz, miesiąc pobrałam te grzybki, zobacz, jakie mam wyniki, lekarz mi leki odstawił, a moja siostra z kolei miała wysoki cholesterol, miała problemy z ciśnieniem, miała problemy z sercem i biorąc te grzybki dosłownie miesiąc, już jej się wszystko uregulowało, lekarz był bardzo zaskoczony, wręcz zadał jej pytanie, jejku, jakie pani leki bierze? Mówi, przecież wcześniej nie mogliśmy tego uregulować, a teraz pani ma książkowe wyniki. I gdy ona pokazała właśnie dla mego męża te swoje wyniki, przywiozła, wtedy on się przekonał, no dobrze, no to zacznę jej brać. No i zaczął w sierpniu ubiegłego roku przyjmować. A powiedz, czy twoja siostra na te swoje czy twoja wysokie. Siostra się przyznała do tego, co bierze lekarzowi? Czy siostra się lekarzowi ona w sumie przyznała? Też nie powiedziała lekarzowi. Aha. Nie, nie, nie. Aczkolwiek lekarz odstawił jej leki, mówi na tą chwilę, mówi nie ma potrzeby, żeby pani brała te leki. A powiedz, po prostu ile będziemy czasu, często czy nadal bierze grzybki, a nie bierze leków i jest ok? Tak, tak, tak. Bierze, ale bierze po jednej tabletce. Bierze po jednej tabletce. Gdy wszystko jej się unormowało, ona po prostu zaczęła brać po jednej tabletce, po jednej kapsułce, nie bierze po dwie. I leków już nie bierze w ogóle? Nie, nie. Wszystko ma w porządku. Super.
No i mój mąż oczywiście zaczął koniec sierpnia przyjmować te grzybki 2 razy dziennie. I słuchajcie, koniec września bądź początek października, nie jestem pewna i zawsze tak mówię, bo nie jestem pewna, kiedy on był, czy koniec września, czy początek października, ale po prostu na przełomie września, października. Też dosłownie po miesiącu przyjmowania tych grzybków miał wizytę u kardiologa. Wiecie co? On miał normalnie książkowe ciśnienie, książkowe. Doktor pomyślała, że coś z aparatem nie w porządku. Poprosiła, by przyniesiono drugi ciśnieniomierz. Zmierzyli drugim ciśnieniomierzem ciśnienie. No, okazało się, że ciśnienie jest książkowe. Założyli dla męża holter na dobę. Nosił przez dobę ten holter. Oczywiście po odczytaniu holtera ciśnienie było w porządku. Nie było w ogóle podwyższone. Doktor po prostu była zaskoczona. Ja dla męża mówiłam, jak on już jechał na odczyt holtera, na kolejną wizytę. Ja mówię, weź te grzybki, pokaż dla doktor, że ty bierzesz te grzybki, tak? A on mówi, no weź, przestań, co ona sobie o mnie pomyśli, że mówi, jak mówi, że ona mnie czymś tam leczy, mówi, nie będę nic takiego mówił. I słuchajcie, no i oczywiście z holtera też wyszły bardzo dobre wyniki, wręcz książkowe, tak, ciśnienie. Także grzybki jak najbardziej działają. Co jest wręcz udowodnione medycznie, tak? Bo i tutaj po wizycie u lekarza ciśnienie w normie, tu siostra wyniki ma w wersji papierowej i też w przeciągu miesiąca jest różnica między wcześniejszymi wynikami, a po miesiącu przyjmowania grzybków. Tutaj syn, no też jeszcze dodam tak, bo ja też jak współpracuję z tą firmą, zaczęłam o tych grzybkach bardzo dużo mówić. I bardzo dużo osób zamawia u mnie te grzybki. I słuchajcie, miałam ostatnio młoda kobieta, tak? 30-letnia czy 30, 31 lat jakoś, tak? Miała guzy na tarczycy. Dwa guzki, to takie dosyć duże, bo 5 mm i 8. No to takie, wiecie, sporowate, tak? I miała powiększony płat tarczycy. Była zapisana na biopsję, oczywiście była bez żadnych leków. Lekarz powiedział, że zrobią biopsję i dopiero ustawią jej leczenie. Czekała na tą biopsję troszeczkę, ale w międzyczasie zaczęła przyjmować te moje grzybki. Nie zużyła całego opakowania, bo jeszcze jej kilka zostało tych grzybków, chyba na 3 dni, jak do mnie dzwoniła. Pojechała na biopsję, zrobili jej USG i wiecie, co się okazało? Że nie ma nawet znaku po tych guzkach, które miała na tarczycy. Dodatkowo ten prawy płat wcale nie był powiększony. I ona po prostu mówi do lekarza, no ale jak to, panie doktorze, przecież dopiero niedawno, mówi, pan mi robił i miałam. On mówi, no ja pani robiłam to robiłem to USG i te guzki były, więc nie wiem, co się wydarzyło, nie ma znaku po guzkach. I nie ma powiększonego płatu tarczycy. Więc ona po wyjściu do mnie zadzwoniła i mówi: myślę, że to grzybki, bo absolutnie nic innego nie brałam. Brałam tylko grzybki i po prostu nie mam tych guzków. Ja byłam wręcz zaskoczona, że w tak krótkim czasie tak szybciutko się wchłonęły te guzki, aczkolwiek słyszałam o różnych przypadkach, tak, że się wchłaniają i się wchłaniają, tak? Ale tu byłam bardzo zaskoczona. I taki świeży przypadek też. Pani się odezwała, która 2 tygodnie brała grzybki i też wchłonęły jej się guzki z tarczycy. Nie ma po guzkach znaku. Także No proszę. naprawdę takich namacalnych, żywych przykładów na działanie grzybków rejszy sama na sobie doświadczyłam, tak, w swoim życiu i wiem, że one działają i naprawdę naprawdę polecam, z serca polecam. Ja gdzieś tam swoim osobom, jeśli z kimś rozmawiam i ktoś mi mówi o jakichś tam dolegliwościach, to ja po prostu te grzybki rejszy polecam, tak? A Także powiedz, one nie bierzesz cały tylko. czas? Słuchaj, czy biorę cały czas? Mieliśmy przerwę, tak? Bo tych grzybków nie było od września do marca tego roku, tak? Nie było sprzedaży, były niedostępne. Więc ja miałam troszeczkę w domu taki zapas zrobiony, więc później te grzybki zostawiłam dla mego syna
i dla męża, tak? A sama już ich nie brałam wręcz tam od września czy początku października, jak tych grzybków nie było na magazynie, to już ja przestałam brać, a oni brali te grzybki, ale później skończyły się też te grzybki gdzieś w grudniu. Już w ogóle mi się wykończyły, mąż nie miał i Kubuś nie miał i powiem A tak, widziałaś że wtedy mało coś, że się coś one się się zmieniło, pojawiły. jak nie brali? Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. Już o tym właśnie chcę mówić, bo gdzieś koniec, może w lutym, mój mąż mówi: kurczę, czemu tych grzybów nie kupujesz? Mówi, znów mi głowa boli. No, ciśnienie zaczęło wracać, tak? I w nocy wstawał i tabletki brał, mówi, no kup. Ja mówię, jak mam kupić, jak nie ma? Kuba też zaczął, nie miał duszności, ale zaczął gdzieś tam, widziałam, że zaczął się pojawiać pot na jego czole, tak? Zaczęło mu być gorąco. Ja z kolei, wiecie, zrobiłam się taka flakowata rano, nie chciało się wstawać. No poczułam się znów tak jak kiedyś, zmęczona, tak? Tu rano budzik dzwoni, a ja jeszcze bym pospała. My zaczęliśmy w marcu, grzybki weszły do sprzedaży, pojawiły się w magazynie, więc ja ogromny znów tu sobie zrobiłam Zapas. magazyn w domu, że tak powiem, żeby mi nie zbrakło tych grzybów. I wszystko wróciło do normy. Wstaję, budzę się przed budzikiem, kładę się późno spać, budzę się przed budzikiem. Czasami po prostu, widzicie, co 4-5 godzin śpię i ja jestem wypoczęta, nie czuję zmęczenia. Naprawdę nie czuję zmęczenia. Wspaniałe, cudowne grzybki. I bierzesz je cały czas po dwie sztuki, tak? Jedna rano, druga wieczorem. Nie robiłaś już żadnej przerwy od tego marca. Tak. No teraz jak byliśmy w Turcji, to je nie brałam, tak? Przez tydzień. Nie brałam ich, taka była przerwa w Turcji, gdzie ich nie przyjmowałam, tych grzybków. A tak to cały czas gdzieś tam bierzemy grzybki. Tak myślałam, że może dla męża, gdy już to wszystko się uregulowało, zjedziemy na jeden, tak? Jeden raz dziennie po jednej kapsułce, żeby, nie wiem, no siostra bierze jedną kapsułkę i wszystko ok, tak? To tutaj może też na jedną kapsułkę zejdziemy, ale na razie póki co bierzemy po dwie. No to super. Dzięki, że się podzieliłaś. A masz może jakieś jeszcze inne historie, jakichś osób może, o których słyszałaś, bo wiem, że było wyzwanie, bo było, nie wszyscy widzieli tego live'a i dopiero teraz część osób też do nas dołącza, więc może masz jeszcze jakieś inne historie, takie ciekawe a propos reishi. Ja mogę się podzielić tym, co ja słyszałam, bo ja reishi też biorę, ale ja mam znowu tak, że mnie nic nie jest, tak? Teoretycznie, może jakby mnie przebadano, to by coś wyszło. Więc ja nie mam takich spektakularnych efektów, ale słyszałam, i to nie od jednej osoby, która zaczynała brać reishi, a miała na przykład problemy z wypróżnianiem, że uregulowało się praca jelit i zaczęły się te osoby na przykład normalnie wypróżniać. I do tego był jeszcze drugi taki dobry skutek, schudły, no bo jak zaczęły się normalnie załatwiać, to po prostu trochę balastu ich zeszło i schudły. Może ty masz jeszcze jakieś historie innych osób, żeby tym osobom, które doszły, jeszcze coś opowiedzieć. No nie wiem, czym się podzielić, tak? Tym, co takie najważniejsze, najistotniejsze, to gdzieś tutaj opowiedziałam, aczkolwiek dużo osłuchuje i wracają do tych grzybków, bo na początku biorą jedno opakowanie, tak, gdy im tam mówię, że te grzybki naprawdę takie wspaniałe działanie mają, więc wracają po nie i mówią, że czują się lepiej, tak, zdecydowanie lepiej, aczkolwiek wiesz, ktoś, kto nie robi, nie jest pod kontrolą lekarza, nie robi jakichś systematycznych badań, też tak do końca, wiesz, nie potwierdzi, tak, że było tak, a jest tak. Co innego, jak wiesz, robiłaś przed i robiłaś po badanie, tak? Po przyjęciu wtedy Właśnie. po prostu widzisz, tak, że grzybki zadziałały. Bardzo dużo mam takich właśnie informacji od osób, że czują się lepiej, tak? Czują się lepiej, mają więcej energii, nie są zmęczeni, czują się wypoczęci. Ostatnio moja koleżanka wzięła ode mnie, gdzieś jej opowiadałam o tych grzybkach, ona mówi, kurczę, tak mnie skusiłaś, że wezmę też. Wzięła i po kilku dniach mówi do mnie, wiesz ty co? Mówi, mi się w ogóle spać nie chce, ja cały czas jestem wypoczęta. Ja No mówię, proszę. jejka, to może wieczorem koryżno te grzybki, wiesz, może tak będzie widział. Mówi, po jednej kapsułce rano, wiesz. Ona mówi, ty, no po prostu nie wiem, co się narobiło w ogóle.
się spać nie chce. I tak gdzieś zaczęła po prostu, ale to myślę, że to kwestia była przyzwyczajenia się, tak? Bo coś nowego w organizmie, wiadomo, że te grzybki oczyszczają też organizm, tak? I jakieś takie różne reakcje organizmu są. Bo po kilku dniach, nie wiem, może z tydzień minął, może nie, znów ją pytałam, czy może spać. Ona mówi, tak, już mówi, wszystko jest okej, okay, mówi, czuję się zdecydowanie lepiej, mówi, mam więcej takiej energii, tak, mówi, widzę, że czuję się zupełnie, zupełnie inaczej, no oczywiście dokupiła jeszcze tych grzybów i dla męża zaczęła też podawać. Czyli to po prostu było takie jakby przyzwyczaj, pierwszy taki kop energetyczny, a później jak się organizm przyzwyczaił, to był nadal ten, ale już nie było tak, że była aż tak bardzo rozbudzona, może tak powiem. Nie, nie, wszystko wróciło do normy, aczkolwiek mówi, że czuje się lepiej, tak, zdecydowanie lepiej, ma więcej energii, czuje się taka silniejsza, bardziej wypoczęta, tak, nie czuje jakiegoś takiego zmęczenia, znużenia, że widzi, że czuje się lepiej. Na początku po prostu nie wiem, dlaczego ona tak się czuła. No po prostu, wiesz, coś Może coś w nowego tych w grzybkach organizmie. jest jakaś substancja. Beatka się pyta jeszcze raz o to, jak dawkujesz, więc jakbyś się podzieliła, bo ja biorę inaczej akurat. Jak dawkuję? Ja cały czas mówię, dawkujemy tak samo. Jedna kapsułka rano i jedna kapsułka wieczorem tych grzybków, I tak? oczywiście popijesz Ja mówię. szklanką wody. Słucham? I oczywiście popite szklanką wody. No oczywiście tak, no bo jak pokluć kapsułkę na sucho. Oczywiście tak, ale moja siostra, tak, gdy jej się unormowało wszystko, ona po prostu bierze jedną kapsułkę i wyniki. Ona bardzo często, chyba raz w miesiącu robi sobie te badania i cały czas ma wszystko w normie. Także A u przypomnij mnie jeszcze jest. raz tym osobom, które nie słyszały, co było twojej siostrze. Miała wysoki cholesterol, miała też wysokie ciśnienie i jeszcze jakieś tam problemy z sercem. Nie wiem dokładnie, co tam z tym sercem miała, tak? Coś tam z sercem. Nie wiem, nie Czyli będę wymyślała, ale wiem, że miała no tak. problemy z sercem i wszystko po prostu się unormowało. Czyli u ciebie w rodzinie można powiedzieć, że to, na co Reishi tak głównie pomogło, to były jakieś problemy z układem krążenia, tak? Krążenia, układem naczyniowym, No. sercowo-naczyniowym. No bo słuchaj, bo gdy ja szukałam jakichś informacji, tak, żeby wspomóc tu pracę serca Kuby, no to właśnie natknęłam się na te grzyby Reishi, że one gdzieś tam wzmacniają no, serce, tak, w jakiś sposób, więc ja zaczęłam o nich czytać, o tych grzybkach, aczkolwiek wiedziałam, że my w firmie też mamy te grzyby, więc zamówiłam od nas w firmie, aczkolwiek sprawdzałam też w aptece. O, jeszcze taka ciekawostka dodam, bo zanim zamówiłam z firmy, to po prostu posprawdzałam te grzybki Reishi w aptekach z różnych firm. I słuchajcie, tych grzybkach Reishi aptecznych to prawie nie ma. Grzybek Reishi gdzieś tam na czwartej, piątej pozycji, tak? W tych grzybkach Reishi aptecznych. Cenowo zbliżone do naszej ceny, a u nas po prostu jest czysty grzyb Reishi. Tak, no Także właśnie. Bo to jest bardzo ważne, bo to grzyby są tyle. sprzedawane w różnych postaciach. I my tutaj mamy to, co my bierzemy i co my polecamy, każda z nas. A, nie słyszysz. Mówię, że grzyby są w różnych postaciach. Można je spotkać w różnej postaci, a to, co my bierzemy i my polecamy, to jest czysty grzyb Reishi. Tutaj w jednej kapsułce jest 480 mg grzyba Reishi, więc to jest czysta postać sproszkowanego grzyba. I tak naprawdę no, dwie to jest 960 mg, więc słuchajcie, to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I no, to znaczy dużo, no tyle, ile potrzebujecie, tak? Nie ma tutaj żadnych dodatkowych wypełniaczy, to jest czysty grzyb Reishi. Dziewczyny piszą, że trzeszczymy. No właśnie u mnie Edyta strasznie trzeszczy. No tak trzeszczy, że ja wręcz ciebie nie rozumiem. Nie wiem czemu. Ach, no to ja Strasznie nie wiem trzeszczy. czemu, bo A ja mam jeszcze bardzo dobry internet. no ale czemu trzeszczy? Nie wiem. A może to ja trzeszczę? Słuchaj, a jeszcze chciałabym dodać o jeszcze jednym przypadku.
przypadku z Mów, mojej mów. rodziny też bardzo, bardzo, bardzo naprawdę taki wręcz też udowodniony medycznie. Słuchajcie, moja córka kiedyś wróciła z pracy z anginą, z temperaturą i mówi, że a i dzwoni do mnie, żebym odebrała Wnusia z przedszkola, bo ona nie da rady do przedszkola po niego pojechać, tak źle się czuje. Mówię, zresztą go zabierz, bo się zarazi ode mnie, nie? Więc ja go odebrałam, zabrałam do nas, mówię do niej, jedź do lekarza. Ona mówi, na tą chwilę nie dam rady, tak się źle czuję. Mówi, mam gorączkę. I słuchajcie, ja mówię, masz te grzybki rejszy? Ona mówi, no stoją gdzieś tam w szufladzie, mówi, ty mi tam wszystko dajesz, mówi, więc postawiłam i stoją, nie? Ja mówię, no to weź kilka tych grzybków, z 8 nawet, bo słyszałam, jak dziewczyny kiedyś tam opowiadały, tak, że coś ich tam rozkładało, czy COVID, to ono tak, one taką dużą dawkę tych grzybków brały, jeden, drugi raz i po prostu gdzieś tam wszystko się normowało w organizmie. Więc ona wzięła pięć tych grzybków reishi i wiecie co? I po prostu robiła sobie też inhalację z naszego olejka, z herbacianego olejka. I wiecie co? Wzięła wieczorem, wzięła rano tych grzybków i w sobotę po południu do mnie dzwoni. Mówi, że przyjedzie do mnie. Gdzie ty taka chora przyjedziesz? No zarazisz. Ona mówi, że mi wszystko przyszło. Mówi, nie mam białych, mówi, plam. Mówi, gardle, nie mam temperatury, mówi nawet zjadłam normalnie, czuję się zupełnie Coś. zdrowo. Zobaczcie, z grzybków rejszy wzięła i angina minęła. Bez antybiotyku, bez wizyty u lekarza. Inhalacja i grzybki rejszy. No tak. Cuda. Ja też nie wiem, a jak ty mnie teraz słyszysz, bo wyjęłam słuchawki. Ty, no cały Coś. czas jakoś tak dziwnie, nie wiem czemu właśnie. No nie Nie wiem, bo mam burzy kontakt żadnej nie ma. internet, nie wiem czy to. Napiszcie Ale w teraz jakby komentarzu. lepiej, wiesz? O, Malwina napisała, że rozłożyło ją okropne przeziębienie w Kapadocji, a może COVID i przez 3 dni brała po 8 kapsułek i witaminę C dodatkowo jej przeszło. A teraz dobrze No słychać. właśnie, właśnie. No właśnie. Ja to właśnie od Malwiny i innych dziewczyn słyszałam, że one biorą takie, wiesz, duże dawki, jak coś się zaczyna i choroba mija, więc dlatego poleciłam dla córki, żeby wzięła taką dużą dawkę tych grzybków. No i słuchajcie, no angina, bez antybiotyku, bez wizyty u lekarza, poginęły białe plamy, temperatura minęła i zdrowa. No to super. Poniedziałek No. do pracy. Czyli na zwolnienie nie mogła iść. Nie, ona wiesz, w szkole pracuje to tak niekoniecznie, a pierwszy rok nową pracę zaczęła, więc tak niekoniecznie na to zwolnienie chce chodzić. To całe Ale po szczęście, że miała prostu grzyb. grzybki. Całe szczęście, że miała, tak, oczywiście, bo to była zima. U nas już się pokończyła. Ona wstawiła do szuflady, sobie nie brała tych grzybków, nie? Bo stały i ja mówię, pytam i ona mówi, ta, mówi, no mam, stoją gdzieś w szufladzie, bo ty mi tyle tego nadawałaś, mówię, ja wszystko wstawiam i stawiam do tej szuflady Aha, i i nic, niczego wyciągnę. nie korzystała. Ale odkąd wypróbowała te grzybki, zobaczyła, że one działają, no to słuchajcie, też o nich mówi i gdzieś je tam poleca. Jeśli go ktoś coś mówi, że coś mu dolega, to ona od razu, bo mówi, wiesz co, bo to grzybki rejszy. I od razu o grzybkach rejszy i klientów mi tu. No tak, no Ale słuchaj, no. naprawdę grzybki działają, tak działają i to jest udowodnione medycznie, że po prostu naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo Tak. dużo takich mocnych Ja uzdrowień, tak? dla tych osób, które nie znają grzybów reishi i nie słuchały, no to możecie sobie poczytać, bo tak naprawdę one są nazywane grzybami nieśmiertelności. I to są grzyby, które są najbardziej przebadane ze wszystkich grzybów. I to, że one już były tam 2000 lat temu, czy tam jeszcze dawniej używane w krajach azjatyckich, a do nas dotarły dopiero teraz, to jak sobie poczytamy, bo nie wiem, czy ty się, Ewa, tak bardzo wczytywałaś w te grzybki, to tak naprawdę w tych krajach azjatyckich te grzyby są cały normalnie w każdym domu, a u nas dopiero można powiedzieć, że my je odkrywamy tak naprawdę. Tak, a u nas jest to produkt nieznany, a po prostu tak cudowne działanie. No, one po prostu leczą wszystko, tak?
po prostu no, leczą cały organizm gdzieś tam stabilizują i doprowadzają do normy, tak, gdy je przejmujemy. Także naprawdę cudowne grzybki rejszy, mogę powiedzieć, że No, magiczne wręcz działania. Tak, opowiedziałaś dużo historii na temat grzybów, cudownych historii, żeby tylko było zadość wszystkim tutaj aspektom, no to jeszcze oczywiście powiemy to, co bardzo ważne, co Ewa mówiła, żeby pamiętać o tym, że to Wam nie zastąpi lekarza i że tak czy inaczej trzeba się skontaktować z lekarzem, najlepiej mu powiedzieć, co się bierze, co i jak, bo to jest przy, dziewczyna się tu, Janina się pyta, czy przy tarczycy. Tak, chyba mówiłaś o tarczycy, prawda? Tak. No, przecież miałam taki, że w bardzo krótkim czasie guzy tarczycy poginęły, tak? Wchłonęły się guzki, płat tarczycy się zmniejszył. To taka świeża sprawa. To nie wiem, z maja przypadki. Także na tarczycy No jak najbardziej. Hashimoto, wiem, kiedyś Joasia, nie? Też tak. kiedyś opowiadała, że Hashimoto jak najbardziej. Grzybki Magda też rejczy są napisała, że na zakazane. torbiele właśnie zaczęła kurację, więc no tak naprawdę one wspomagają cały organizm. Cukrzyca, tu się dziewczyny pytają, czy cukrzyca, czy Jak przy najbardziej. cukrzycy, bo nie wiem, czy chodzi o to, czy przy cukrzycy, czy na cukrzycę. No na cukrzycę chyba z tego, co wiem, nie działają, ale czy je można przy cukrzycy? Ma, z tego, co czytam od razu, ma korzystny Jak wpływ na poziom najbardziej. cukru. Tak. Powiem tak, ja też właśnie o tym czytałam, aczkolwiek tu na cukrzycę nie miałam żadnego przypadku, żeby ktoś brał, ale czytałam właśnie, że regulują cukier w organizmie, tak? Obniżają wręcz. Ale O, czekajcie, ostatnio już to nie wiem, znalazłam, kto mówił, poczekaj. gdzieś to słyszałam. Już znalazłam, wiesz co, czytam teraz gdzieś w internecie, że zostały przeprowadzane badania potwierdzające skuteczność w przypadku osób cierpiących na cukrzycę. Ekstrakty obniżają poziom glukozy, co pozwala wierzyć, że hamują enzym używany przez wątrobę do wytworzenia glukozy. Z innych badań dotyczących cukrzycowej choroby nerek wynika, że reishi mogą zapobiec lub powstrzymać postęp cukrzycowych powikłań nerkowych. Ważna rzecz, kto nie może stosować? Kobiety w ciąży, kobiety karmiące, dzieci, osoby, które są przed operacjami, po operacjach, więc zawsze trzeba też doczytać, żeby nie było, że jesteście w takim okresie życia, że na przykład nie możecie używać. Także jak najbardziej na cukrzycę można. Można. Ty polecasz Można. przy wysokim ciśnieniu, przy wysokim cholesterolu, przy nadmiernej potliwości, właśnie takiej wynikającej z zaburzonej akcji serca, prawda? Bo o tym mówiłaś na początku. To dla osób, które nie słyszały, to możecie sobie odsłuchać o historiach, które mówiła Ewa, właśnie na co reishi pomogły, oczywiście pod kontrolą lekarza i przy badaniach, co Ewa podkreślała kilka razy, że były robione badania i tak naprawdę bardzo często się badają i widzą różnice. Biorąc reishi, nawet przyjmując leki i nie biorąc reishi, też przyjmując leki. Bo ty jesteś przekonana, że to reishi, prawda? Tak, Pomogły. tak. Ja jestem przekonana, no bo co innego, tak? Jeśli leki nie działały, a po tak krótkim czasie od momentu przyjmowania reishi, taka poprawa, taka zmiana, takie wręcz powrót do zdrowia, no to co innego. Reishi, tak? Na pewno, zresztą tutaj z tą tarczycą też. Dziewczyna nic nie przyjmowała. I jedna i druga ta pani też absolutnie żadnych leków, poczekały na biopsję i dopiero wtedy miały mieć ustawione leczenie, tak? Po wynikach z biopsji. I po prostu dzwoni do mnie i mówi: Pani Ewo, no jestem pewna, że po tych grzybkach, bo ja nic, absolutnie nic innego nie brałam, tylko grzybki. Nie mam guzków, płat mi się wrócił do normy, nie jest powiększony. Ja po prostu byłam zszokowana, że w tak krótkim czasie tak duże guzki się wchłonęły. Po prostu byłam bardzo zdziwiona, bo nie przypuszczałam, że w tak krótkim czasie coś takiego może się zadziać, ale później właśnie też dosłownie po 2 tygodniach kolejna pani się odezwała, że miała guzki i też i się wchłonęły.
no to No właśnie. wiadomo, że to tak, skoro nic nie brała, tylko grzybki, jedna i druga osoba i pustki się wchłonęły, więc na 100% to jest zasługa grzybki. Tutaj Anna się pyta, ale to ja bym się też skonsultowała jeszcze z lekarzem, chociaż ja powiem po sobie, ja mam niskie ciśnienie, bo Ania się pyta o to, czy osoba ma niskie ciśnienie, może przyjmować. Z tego, co jest podane w internecie, ale oczywiście to się skonsultuj z lekarzem, jest napisane, że ogólnie grzyby, tak jak Ewa mówi, obniżają ciśnienie. Ja mam niskie, ja zawsze miałam 95 na 45. W tym momencie mi się unormowało. Ja je biorę cały czas. Tylko, że ja biorę dwie sztuki rano. Teraz chyba zejdę do jednej sztuki rano. Ja nie czuję u siebie jakiegoś takiego, żeby mi się obniżyło ciśnienie, bo jak miałam jeszcze niższe, to czułam po prostu, wiesz, taki spadek energii, że ja no, spałam cały czas. Kurczę, cześć, ja w ogóle nie słyszę, co ty mówisz. Ojeja, kochany, a ja mnie się wydaje, że jest Ale tak wszystko trzeszczy, ale... ładnie. Czy było mnie słychać, czy nie? To bardzo dziwne. Będziemy musiały to powtórzyć. I zginę. Mówiłaś o tym ciśnieniu, słuchajcie, bo niskie to ja mam, zawsze miałam niskie ciśnienie. Teraz ty mi trzeszczysz. O. Na 57 do 60 nigdy nie dobiło te dolne i po grzybkach rejszy mi się uregulowało, tak? Dlatego grzybka podpięta, zdechła, bo ja miałam niskie ciśnienie. No ja tak samo. Halo, halo, słyszysz mnie? Tak, ty trzeszczysz teraz. Myślałam, że słyszysz. Teraz u ciebie zacina, dziewczyny napisały. No. Mam dobry, nie wiem. No właśnie, ale ja zrozumiałam, że ty miałaś też takie niskie ciśnienie, dzieje. Bo ja miałam 95 na 45. Teraz w ogóle go nie badam, bo nie czuję takich wahań, ale biorę cały czas i nie czuję takiego spadku energii, spadku ciśnienia, no bo to od razu czuć po prostu w tym, jak się czujemy, prawda? Tak. Właśnie, ja zawsze miałam niskie ciśnienie. O! Zobaczcie, no tak Ewę zacinało, że aż ją wyrzuciło. Tego to się nie spodziewałam. Słuchajcie, dzięki wielkie, że byliście, bo nie wiem, czy Ewa wróci. Możecie sobie odtworzyć, posłuchać to, co Ewa mówiła. Tylko pamiętajcie, że to jest suplement diety, tak? Jest to suplement, który ma Was wspomóc. Tak jak Ewa mówiła, ona była cały czas, jej rodzina pod kontrolą lekarzy, brali leki też, cały czas brali leki, aż do momentu, aż zmniejszyli, czy po prostu Wy mogli odstawić leki, bo te grzyby im na tyle pomogły, że unormowała się sytuacja i mogły odstawić leki, więc pamiętajcie o tym, że to nie jest porada lekarska, to co mówiłyśmy dzisiaj, opowiadałyśmy tylko swoje historie. O, Ewa wraca. Ewa Nie, wróciła. nie wiem, co to się dzieje. Wyrzuciło cię. Jakieś zakłócenia ciągle, tak, wyrzuciło, jak najbardziej, wróciłam. Także zaczęłam mówić o tym niskim ciśnieniu. Ale teraz cię lepiej słychać. O, widzisz, może tego trzeba było. Być może. No słuchajcie, nie wiem, czy było słychać, że miałam te niskie ciśnienie i właśnie dlatego czuję się dobrze, bo ciśnienie mi się uregulowało, tak, biorąc te grzybki. No właśnie. Twój mąż miał za wysokie, a ty za niskie, tak? Niestety. No właśnie. Także mój można mąż... i przy niskim brać, i można i przy wysokim, tak? Tutaj jak najbardziej. Ono gdzieś tam, te grzybki regulują to ciśnienie. Nieważne, czy ono wysokie, czy ono niskie, po prostu wtedy się reguluje i wszystko wraca do. No ważne jest też, że na pewno obserwować swój organizm, jak się zachowuje, tak? Czy właśnie widzimy jakąś zmianę. No po prostu obserwować, tak? I być takim uważnym na to, co widzimy u siebie, czy nam się poprawia, w którą stronę. No bo i przeczytajcie też sobie zawsze, jeśli będziecie chcieli kupić Reishi. Oczywiście my polecamy te, które my bierzemy. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak je kupić, to się odezwijcie do mnie albo do Ewy. Powiemy Wam, co zrobić, żeby je mieć w świetnej cenie, bo no, ja uważam, i Ewa z tego, co mówi, też uważa, że każda osoba powinna mieć je w domu. Myślę, że tak, nawet jeśli nie przyjmować codziennie, tak, jeśli ktoś jest zdrowy, no to
zawsze gdzieś tam przychodzi jesień, jakaś grypa nas rozkłada, tak? Bo z reguły każdego gdzieś coś bierze, to nawet wtedy, gdy zaczyna nas coś brać, bierzemy większą dawkę, tak jak tu Malwina pisała, i po prostu, czy moja córka, tak, z tą anginą, no słuchajcie, angina, białe naloty, dwa razy wzięła dwie dawki, dwa razy po pięć kapsułek i robiła inhalację, tak, naszym olejkiem też, drzewa herbacianego. Słuchajcie, minęła temperatura i nalotów nie miała w tak krótkim czasie. Po prostu No. w tak krótkim czasie. To po prostu No to super. warto nawet gdzieś tam mieć w domu i po co gdzieś tam się truć jakimś antybiotykiem, gdy możemy naturalnie wyleczyć różnego rodzaju schorzenia. No właśnie, tym bardziej, że to jest to, nie wiem czy było słychać, że to jest czysty grzyb. Tutaj nie ma żadnych innych dodatków, tak jak Ewa mówiła, że w aptece sprawdziła i tam reishi był na którejś tam pozycji. Na piątej pozycji, tak, a cenowo to samo co u nas, a gdzieś tam na czwartej, na piątej różnych domieszek, wszystkiego, że tam praktycznie tego grzybka w grzybku rejszy to prawie nie No było tak. śladów ilości, tak, a tutaj mamy czysty grzyb rejszy. No właśnie, czysty, działający, przetestowany i sprawdzony. Tak. Dokładnie. Żyjemy od roku, czujemy się dobrze. No, ja to dłużej nawet biorę, wiesz, na przykład mój mąż, jak była taka przerwa, że nie było wtedy grzybów, to powiedział, że gorzej zaczął spać. Miał właśnie jakieś takie wyzwania z zaśnięciem, nie wiem, no u ciebie to też, to było jeszcze gorzej nawet, tak? Tak jak mówiłaś, że znowu wróciła potliwość u syna, że jakieś kołatania, że ciśnienie się podwyższyło. No tak, a tutaj właśnie w nocy stawał tabletki, brał, bo głowa go bolała. I kiedy mi grzyby kupisz, mówi, bo znów mi głowa boli. Także sam widział, tak, że grzybki działają i że Ale to poprawiają. nie był ból głowy z bólu głowy, tylko ból głowy właśnie taki od Nie, ciśnienia, to jest wysokie ciśnienie, to głowa boli, tak? tak? Ciśnienie wysokie, no to dlatego go głowa bolała. Pomimo, że on zawsze miał wysokie ciśnienie, pomimo, że brał leki, to ciągle to ciśnienie było wysokie. Nie można go było nigdy tam, wiecie, doprowadzić do normy. On cały czas miał za wysokie i ciągle gdzieś tam te tabletki przeciwbólowe nawet w nocy wstawał i gdzieś brał sobie. Jejka, no się zatruje tymi tabletkami. Ciągle tabletki, tabletki, tabletki. A później właśnie się unormowało i nie trzeba było tabletek, tak? A teraz bierze leki, takie naciśnienie, czy nie? No bierze, ale zmniejszoną dawkę. Doktor, bo lekarz powiedziała, co lekarz powie, to jest święte u mojego męża. Lekarz powiedziała, że pomimo tego, że ma teraz w normie ciśnienie, no to trzeba jeszcze brać tak zapobiegawczo, bo jak ktoś ma wysokie ciśnienie, no to ciśnienie, wiesz, nie ma tak, że już ono wróci do normy. Mówi, nie wiem, co się zadziało, że to ciśnienie w normie, ale proszę przyjmować. Więc zmniejszoną dawkę on bierze, o sam sobie gdzieś tam widzi, nie? Jak no i po prostu zmniejszoną dawkę bierze tych leków. Nie bierze tak dużo jak wtedy, ale mniejszą dawkę tak po prostu bierze. Aczkolwiek cały czas jest pod kontrolą, tak żeby nie było, że sami się leczymy bez lekarza i namawiamy innych. Nie. Ja nawet Ale jeśli ktoś ze mnie zamawia te grzybki rejszy, to słuchajcie, ja mówię tak, proszę pójść najpierw do lekarza, czy samemu sobie porobić jakieś badania, wyniki. A potem mówię, pani poprzyjmuje przez miesiąc te grzybki i znów pani zrobi sobie badania, sobie pani porówna, tak, czy jest poprawa, czy nie. I wtedy będzie pani miała udowodnione, tak, że pomagają, bądź nie pomagają, tak. Ja zawsze tak mówię, żeby pójść, przebadać się i gdzieś tam obserwować, tak jak Edyta mówiła, że powinniśmy obserwować swój organizm. Oczywiście te grzybki rejsze oczyszczają nasz organizm z toksyn, a jak nasz organizm oczyszcza się z toksyn, to po prostu, słuchajcie, no różnie możemy się czuć, tak? Każdy inaczej. I jeszcze wrócę do mojej siostry, jak ona zaczęła brać te grzybki, to po pewnym czasie mówi do mnie, Boże, ja dostałam na całym ciele takiej wysypki. Mówi, nie wiem, co to mi się stało, chyba po tych grzybach jakieś uczulenie. Ja mówię, może organizm się oczyszcza. No i ona oczywiście brała. Ale to trwało tylko 3 dni. Potem już ta wysypka minęła i wszystko było ok. No Także właśnie gdzieś ten organizm, jak się miałam oczyszcza, zapytać. tam wyrzuca, tak? Wyrzuca te toksyny z naszego organizmu i w różny sposób. Niektórzy mają biegunkę, tak? I niektórzy właśnie jakieś tam wysypkę, niektórzy, nie wiem,
może jeszcze coś innego, ale w jaki sposób ten organizm potrzebuje się Musi to oczyścić, tak, wyrzucić. i to wyrzucić z No siebie, z właśnie nas. miałam zapytać, czy miałaś jakieś przypadki właśnie takie, czy w domu, czy coś, że ktoś brał i miał to się, zapomniałam jak to się nazywa, takie pogorszenie ozdrowieńcze, czyli że najpierw ktoś komuś jest gorzej, zanim się zrobi lepiej. Ty, no ja z kolei widzisz takie bardziej biegunkowe, że tak powiem, przygody miałam na początku, tak, gdy przyjmowałam te grzyby. Mój Kuba też, oczywiście mój Kubuś też. I mówi, chyba od tych twoich leków, bo ciągle mówi, na sedy zganiam. I, ale też tak krótko, tak, kilka dni i gdzieś to minęło. Mój mąż oczywiście też, ta sama przygoda, co my. Ale to kilkadniowe, a z kolei siostra gdzieś wysypkę miała, tak? Taką A gdzieś do. zmniejszaliście dawkę przez ten czas, czy braliście tyle samo? Nie. Nie zmieszaliśmy. Przyjmowaliśmy normalnie, ale wszystko minęło i później już było. Także to myślę, że to takie oczyszczenie organizmu było. No tak. No przecież gdzieś te musi się wydostać to, co wszystko te grzyby wyczyszczą i to, co zgromadziliśmy przez lata w organizmie i co tam mają wyczyścić, no to musi się w jakiś sposób wydostać na zewnątrz. Tak. To co zgromadziliśmy, toksyny cały czas gdzieś my tam, No, to mamy. nieuniknione, tak? Żyjemy w takim świecie, że cały czas one się gdzieś przedostają do naszego organizmu, a biorąc taki grzyb Dokładnie. rejszy regularnie, to cały czas wręcz oczyszczamy ten organizm, tak? Toksyny No gdzieś tak. tutaj do nas dostają, wnikają, czy przez skórę, czy przez pożywienie, a grzybki automatycznie to gdzieś eliminują, tak? Oczyszczają nasz organizm. Także to tak, wiecie, Tak. tu coś się dostaje, a tu coś już oczyszcza, Tak. tak? Viola napisała, że mimo wszystko to bardzo dobry objaw, bo lepiej, żeby wyszło na zewnątrz, niż zostało w organizmie. No tak. No, dokładnie. No tak, jakoś musi wyjść. W No. jaki sposób musi się wydostać. Także to tak. Także No serca. dobrze. Serca polecam, bo naprawdę grzyby działają. Tak. Pamiętajcie też, żeby przy każdych suplementach pić dużo wody, no bo to jest zalecane. Tym bardziej, jeśli to ma nas oczyścić właśnie z toksyn, ma po prostu pomóc w oczyszczaniu tego wszystkiego, to co mówimy o tym kryzysie ozdrowieńczym, no to po prostu musimy pić wodę, żeby to wszystko wyszło. Tu mi ciągle coś przychodzą powiadomienia. Ewo, czy jeszcze byś coś chciała dodać o grzybach? No ja oczywiście mogę dodać od siebie, że my cały czas też bierzemy. My bierzemy 2 dziennie rano akurat, bo tak mi jest wygodniej rano. Nie sądzę, żeby było jakieś przeciwwskazanie. Zaraz zobaczę, co jest napisane. Ja myślę, Że dwie tak. naraz. No ja nie Jeśli robię. chcecie. Tak, właśnie woda. Masz rację. Kurczę, zaraz chwilkę, bo tu mi ciągle przychodzą powiadomienia. I to pewnie jeszcze słychać do tego. Słuchajcie, no jeśli Was interesuje temat grzybów, jeśli chcecie zamówić, to odezwijcie się, jeśli widzicie u Ewy, do Ewy, zamówcie sobie koniecznie do domu, dla siebie, dla rodziny, odezwijcie się do mnie, czy u innych osób, gdzie widzicie tego live'a i skorzystajcie z tego, z tej mądrości, która daje nam natura, no bo przecież to jest coś naturalnego, po prostu zamkniętego w kapsułce, czysty grzybek. Nie pieczarka, ale reishi. Tak, czysty grzybek. Tak, dokładnie. Czy coś byś chciała jeszcze dodać na zakończenie naszej przemiłej rozmowy? Boże, nie wiem, Edytko, co jeszcze dodać. No, ja po prostu z serca polecam wszystkim, którzy mają jakieś problemy zdrowotne. Polecam, polecam, polecam grzybki reishi. Po prostu warto nawet jedno opakowanie spróbować, tak? I myślę, że już po jednym opakowaniu osoby zauważą, że czują się zupełnie inaczej, tak? Na pewno zauważą po jednym opakowaniu, że coś się poprawiło. A jeśli jeszcze zrobią jakieś badania przyjmą jedno opakowanie i zrobią znów, no to wtedy już będą pewni, tak? Będzie udowodnione medycznie, tak? Że było tak, a jest tak. A powiedz jeszcze jedną rzecz, czy pamiętasz, jak to mniej więcej po jakim czasie miałaś ten kryzys taki ozdrowieńczy brania tych grzybów? Po jakim czasie, ile czasu brałaś, że to się zaczęło jakieś właśnie takie chwilowe Ja ci pogorszenie? powiem, że może z 2 tygodnie, wiesz, może z 2 tygodnie Aha. pobrałam,
I gdy zauważyłam, że sobie się kurczę, budzę się sama, budzik nie dzwoni, ja sama się budzę, jestem wypoczęta, nie czuję się zmęczona, tak wiesz, taka byłam zaskoczona, ale jeszcze nie mierzyłam sobie ciśnienia, bo w ogóle tego nie wiązałam z ciśnieniem. Ja jeszcze nie miałam takiego przekonania do tych grzybów, tak? Że No one tak. działają. Po prostu wzięłam, bo chciałam sprawdzić, jak będą działać, zanim zacznę podawać Kubie, żeby wzmocnić jego serce, tak? Więc zaczęłam sama je brać. I myślę, że gdzieś po 2 tygodniach gdzieś zauważyłam, że z tym się dzieje. Co tu się ze mną dzieje, tak? Nie jestem zmęczona, nie jestem śpiąca. Nie mam w sobie tyle energii. W ogóle jakoś się nie męczę. Po prostu i zaczęło mi przychodzić do głowy, z tym się kurczę, chyba to te grzyby rejszy tak działają na mnie. No Dopiero tak. zaczęłam sobie uświadamiać, że to może być działanie tych grzybów, bo wcześniej ja to tak wiecie, z suplementami to niekoniecznie. Gdzieś tak z tym się No kurczę. tak. Do końca wierzyłam w działanie, tak? Suplementy diety. Ale powiedz mi jeszcze, bo powiedziałaś, jak szybko zaczęły działać, a kiedy poczułaś, kiedy miałaś ten kryzys taki ozdrowieńczy? Czy to było tak szybko po kilku dniach, czy dopiero po jakimś dłuższym przyjmowaniu? Nie, no dosyć szybko, no mówię ci, że tak gdzieś, ja wiem, no po tych 2 tygodniach już czułam się tak, wiesz. Ale nie, że dobrze, tylko że miałaś żołądkowe i różne rzeczy. A, nie, no na W jakim początku, czasie zaczęły? sorry, Jezu, to na początku, słuchajcie, na początku, tak samo i mój mąż, i Kuba, i tu siostra, dosłownie po kilku dniach przyjmowania już zaczęły się takie, wiecie, coś tam, skutki uboczne, tak, przyjmowania tego, organizm zaczął się oczyszczać, ale to kwestia kilku dni, nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie ile, Aha, czyli na początku, na tak? początku, Na początku. tak, na początku na pewno przyjmowania. Magdalena, rozmawiamy o grzybach reishi, bo tu się Magdalena pyta. Jak będziesz chciała odtworzyć, to sobie otwórz, bo bardzo ciekawe historie Ewa opowiadała właśnie przyjmowania i ozdrowienia. Tak, dokładnie. No to co, to chyba będziemy kończyć na dzisiaj, bo już i tak 57 minut rozmawiamy. Opowiadałaś. Tak to minęło. Tak, tak to minęło szybko. Było mi bardzo miło, że mogłyśmy porozmawiać i że chciałaś się podzielić swoimi historiami, tak żeby więcej osób je usłyszało, bo myślę, że warto się dzielić takimi rzeczami dobrymi, po prostu skoro tylu osobom pomogłaś, polecając dalej Reishi. Nie, no myślę, że tak, warto gdzieś tam mówić, tak? Bo po co się truć antybiotykiem, jak możemy w inny sposób, naturalny sposób wrócić do zdrowia, tak? Uzdrowić się czymś. Także myślę, że warto gdzieś tam mówić, tak? Mówić, że można inaczej się leczyć. Aczkolwiek nie mówię, żeby do lekarza nie chodzić. Do lekarza jak To, najbardziej, co tak? Do powtarzałyśmy lekarza. kilka razy. Najpierw do Tak. lekarza, potem grzybki. Dokładnie, dokładnie. Pod kontrolą wszystko. To dziękujemy Wam bardzo. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.